remis w Gnieźnie 45-45, prezes zadowolony z takiego wyniku? No myślę, że tak. No wiadomo, że przyjęliśmy tutaj, tak jak zapowiadałem, po pełną pulę i chłopacy naprawdę pokazali się kawał fajnego speedwaya, ale remis jest jak najbardziej zadowalający. Przed meczem myśmy brali w ciemno taki wynik, aczkolwiek apetyt rośnie w miarę jedzenia i gdzieś tam szkoda na pewno biegu 14. Mikołaj chciał wygrać ten wyścig, myślał, że zdąży wywieźć czy zajechać drogę dla, pytam, w kasku niebieskim był chyba Jurica Pawlicz, a tak się stało, że nie zdążył, przy krawężniku przyjechał drugi i gdzieś tam z pewnego 3-3 zrobiło się 5-1 i pobiegł, można powiedzieć. Jakby to był remis na wyjeździe, pewno bym się z niego cieszył, tak jak dzisiaj cieszą się nasi goście z Ostrowa. Gratuluję im tego wyniku, zasłużyli w pełni, postawili się mocno. My dzisiaj gdzieś błądziliśmy troszeczkę, pewnie z różnych powodów. Trochę jestem, mówię, wkurzony, bo po pierwszym biegu, gdzie byłem bardzo szybki, coś zaczęło mi się dziać w motocyklu i zaczął słabnąć. Szkoda, że dopiero w ostatnim biegu zdecydowałem się na zmianę motocykla, bo w ostatnim biegu już czułem tą prędkość i brakowało tylko po prostu drobnej kosmetyki. Od początku było kapitalne widowisko, była też walka, no i chyba twoi zawodnicy dobrze spasowani z torem. Myślę, że jakbyś tak popytać ich, to nikt nie był spasowany czy zadowolony, może chociaż sam też cały czas narzekał, że gdzieś jest obok tego toru, ale no, widocznie odczucia były gorsze niż to był wynik na torze. Nie wychodziłem dobrze ze startu, a nawet jak wygrałem start, to tras nie miałem, ale na ostatnie, przedostatnie dwa biegi coś się poprawiło. Na ostatni bieg ja się źle ustawiłem po prostu na polu i sam moment motocykl mi przerzucił i to wszystko. Czyli szczęście, że Oskar Fajfy popełnił błąd i to wykorzystał pan, bo ten jeden punkt na wagę remisu. Taki jest żużel, bo on jechał trzeci, a czwarty, ja go atakowałem po dłużej, on starał się trzymać ten krawężnik, który był korzystny, ale niebezpieczny. Gdzieś w pewnym momencie wiedziałem, że musi go wyciągnąć, no i czekałem tylko na to. Przede wszystkim po tych dwóch takich sromotnych porażkach wyjazdowych to cieszę, że nasza drużyna z powrotem, myślę, że przed tymi playoffami już wróciła, że chłopacy tutaj mają, mam nadzieję, ten kryzys za sobą a playoffy wiadomo, dzielą się swoimi już tutaj, swoimi drogami, to wszystko idzie, a więc mam nadzieję, że w playoffach będzie naprawdę drużyną mocną. Chyba grubo ponad 1000 kibiców z Ostrowa się przyjechało do Gniezna, to rekord od kilku lat frekwencji wyjazdowej pewnie. Dawno czegoś takiego nie było, także pełen szacunek dla kibiców z Ostrowa za doping i no i co, przyjechali się bo derby remisowe, ale dziękujemy za to, że w takiej ilości. A to na pewno motywuje, już też gdzieś kiedyś wspominałem, że jak cały stadion w Ostrowie krzyczał Ostrowia, no to tak w parkingu to słychać i daje takiego powera. No to cieszy właśnie, że no widząc dzisiaj, że 3 sektory były zajęte przez naszych kibiców, naprawdę pięknie się patrzyło na to i serducho się naprawdę raduje, że kibice jadą za nami, pomimo że jest blisko, ale też jadą za nami do Daugavpils i wszędzie, i do Rybnika, i do Tarnowa, a więc z powrotem ta moda na żużel w Ostrowie jest.